przygotowując się do tego projektu, chcieliśmy porozmawiać o nas, o naszej historii. Ale chcieliśmy też pokazać, że można więzi społeczne podtrzymywać, nawet w czasie pandemii. No ale w trakcie kolejnych transmisji live i wywiadów okazało się, że odkryliśmy coś, czego sobie nie uświadamialiśmy. Że w tych narracjach i opowieściach mieszkańców jest zupełnie inna społeczność. Te opowieści pokazują nam, co się dzieje z tradycyjnymi więziami. Jak zanikają małe społeczności. Robiąc ten projekt, chcieliśmy pokazać, jak wiele rzeczy da się zrobić online, a dowiedzieliśmy się, jaką krzywdę sobie robimy i jak dużo tracimy, zamykając się w naszych czterech ścianach. Kilka wywiadów nauczyło nas, że świat się zmienia i że te zmiany niosą ze sobą wielki bagaż emocji. No i że musimy uczyć się budować wspólne relacje. Wystarczy spojrzeć na stare fotografie i zobaczyć na twarze tych ludzi, na emocje, które się tam rysują. Dzisiaj nawet trudno by było zrobić takie zdjęcia, bo ludzie się nie widują, nie widują się w takich sytuacjach, nie spotykają się ze sobą. Chyba musimy zacząć pytać, pójść do naszych dziadków, rodziców, bliskich sąsiadów i po prostu poprosić, opowiedz.